Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku FIFA 21 Ultimate Team przepotężnym, ponieważ wczoraj w paczkach pojawiła się drużyna Premier League. Zgodnie z obietnicą postanowiłem po raz ostatni w tej grze wydać FIFA Points 24 tysiące. Zaraz zobaczycie, co trafiłem. No i muszę powiedzieć, że wreszcie to zrobiłem. Skończyłem Kennego Dalglisha. Zobaczcie, co się działo na streamie. Jakie mamy paczki? Paczki za 50 tysięcy. Oczywiście specjalnie tutaj klikam, by wywołało nas do dwóch player picków i zobaczmy, czy trafimy Totsa. Perin, dobra, w porządku, nie najlepszy początek, ale teraz! Evander, inform trafiony, no i lecimy, teraz otwórzmy kilka paczek o wartości 50 tysięcy. Więc dobra, teraz mam zamiar otworzyć 6 takich paczek. Zaczynamy od ekranów, jej, przewijamy, szanuję wasz czas. Tak sobie chcę, Ziyech, Telesz, dobra, te karty mam nadzieję, że kiedyś będą coś warto. Paczka numer 2, tym razem też bez walkoutu, znów ekrany, super. 9%. To dużo. Ej, jeśli serio są tylko karty z Premier League, to dużo. Ale nie ma ekranów. Czy to jest ten moment? Nie. Ej, ale bez walkoutu? Szwecja, Ibra. Proszę o walkout. Jest! Czy to będzie TOC? Nie, to jest zwykła karta. Hazard? Courtois! No dobra, no wysoka ocena ogólna, oczywiście to nie jest karta, której szukamy na obecnym etapie gry. Thibaut 89, będzie do SBC i jeszcze w środku, wow, Thiago Silva i Strakosza, Sigurdsson, kapitalne trafy, zobaczmy, czy załapiemy się na jeszcze jedną paczkę za 50 tysięcy. A, już ich nie ma chyba. Otwieramy złotą paczkę piłkarzy Prime. I zobaczmy, czy to będzie ta paczka. O, jest walkout, jest TOC. Zobaczmy, co to będzie za karta. Anglia, prawy obrońca. Arons, proszę bardzo. TOC numer 8 trafiony. Plus jest taki, że on jest warty jakieś 150 tysięcy, więc... No wreszcie trafiam. Choć nie, właściwie on teraz może pójść w dół. Poszedł w dół czy nie? No jakieś mówię, 150 tysięcy. Pan Bisaka. Szansa na trafienie karty wynosi 17%, ale pamiętajmy, nie ma się co ekscytować, bo do trafienia są paczki, znaczy karty z Championship. Tylko 18% uważa, że nie trafi, więc które procenty be... O, proszę! To jest znów zwykła karta. Francja, napastnik, bramkarz, jest to Loris. Zobaczymy, jak będą schodzić te paczki, ale mam ochotę iść już na całość. Jak coś trafię, to trafię teraz. Jak nie trafię, to nie trafię nigdy. Dwa walkouty z rzędu na nie... Brazylia, bramkarz, cholera, nie ten! No jak zawsze trafiałem Edersona, to teraz trafiam Alissona, 90, ale mamy te oceny ogólne. I jeszcze Hector i Pique. Sirigu, bez ironii. Co jak co, dobra paczka. Może zrobimy tak, że zostawię sobie 2,5 tysiąca na 21, żeby była ta ostatnia. A teraz 3 walkouty z rzędu i mamy niebieskiego, mamy TOC-a. Tylko kto to będzie, czy to będzie ktoś potężny? Francja? Jest! Fofana! Tak jest! Mamy Fofanę! Powinien być warty z te 200-300 tysięcy! Tak jest! Wreszcie! TOC z Premier League trafiony! Udało się! Wow! Oczywiście, jedna z najniżej ocenionych kart, ale patrząc na jego statystyki, wydaje mi się, że w tym momencie może trochę kosztować. Trzecia paczka! To była trzecia paczka? 300k? Kurde! Może z Mukiele. 4 walkouty z rzędu, czy to może się wydarzyć? Ale to jest inform tym razem. No wiedziałem, że Yilmaz. Ale mamy passę. 13 tysięcy. Coś pięknego. Douglas Costa jeszcze. A, jeny, no musiało się to skończyć. Ekrany tylko. Jimenez, ale... Jak na ekrany, bardzo dobry. Wszystkich wysyłamy, żeby później robić player picki. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja z FIFA pointsami. Wiecie co? Otworzymy te i żeby sobie o tej 21 otworzyć jeszcze dwie za 125. Jak najbardziej to rozumiem. Mieliśmy niesamowitą serię. Trzeba teraz chwilę odpocząć, trzeba zagrać mecz. Zaraz będziemy otwierać dalej. Ale mamy Fofanę. Dwie paczki Ultimate. Powinien być TOC. W jednej z nich... Myślę, że będzie. I czy zaczniemy od niego? O, tak czy nie? No nie, no znów zwykły walkout. To jest niepojęte. Może Emba... Może Harry... Może Sterling. Cholera jasna. Jeszcze nie tak dawno temu był urodzinowy do trafienia. No cóż, no prawie. Prawie się udało. Ale wysoka ocena ogólna. Czy co? Wow, jeszcze Sommer, Lucas Leiva, Felipe. Co za paczka. No i co mogę powiedzieć? Ostatnia paczka w ogóle za FIFA Points w tej FIFA.
Słowo fifacza. 2500. Czy będzie ten toc, czy nie? Czy to jest ta chwila? Tak, to były już ostatnie paczki. Szczerze jestem bardzo zadowolony, bo w sumie trafiliśmy karty o wartości, nie wiem, 600 tysięcy. To jest to, czego potrzebowałem po pierwsze, żeby mieć karty w klubie, żeby móc robić jakieś fajne wyzwania, typu wiecie, player picki, bo to wszystko się na siebie składa. No i mogłem skończyć tego Dalglisha. No i elegancko, Christo. Ogółem to mi się grało tobą dobrze, ale ze względu na to, że nie czułem z tobą żadnej więzi takiej, no to lecisz. Masz wyższy overall niż Laurent Blanc, więc nie żałuję, że ostatecznie wtedy tego Francuza nie wziąłem. Żegnamy Stoiczkowa. Nie lubię jak, nie wiem, zawsze mnie troluje to, że nagle taka bo niektóre paczki mają zwykły design, inne nie. Ja czuję się trollowany, bo taka niby ładna paczka, a jednak przepalamy drużynę z Premier League, żegnamy się z Paquetą. Trafiony Alisson, ale obecnie te karty tyle kosztują, że można na luzie go przepalić od zera 100 tysięcy. Użyliśmy wszystkich kart, które miałem w klubie, no i teraz... Czy wreszcie będzie coś wielkiego z tych paczek? Oczywiście, że nie, no masakra, no kiedyś, dawno, dawno temu, to te paczki za takie SBC były przepotężne, a teraz to są popierdółki, a nie paczki, no niestety. Ostatnie wyzwanie, no i jakim pięknym wyzwaniem kończymy, to SBC Król Kenny. I to właśnie Król Kenny zaraz do nas zawita. Jeszcze nagrodą jest mieszana paczka piłkarzy premium, coś pięknego. Czas na debiut, czas na przepotężny debiut, przepotężnej karty. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepszy od Drisa Mertensa, który co jak co nie zawodził, ale jednak jest to moja karta marzeń. Ma statystyki kosmiczne. Szkoda, że chciał zrobić teraz daba, bo... Dziękuję. Dziękuję za miłe powitanie ikony na czacie. Nie spodziewałem się tak ciepłego przyjęcia. Mamy to. Historię Icon Prime. Z paczki wpadł! No i co mogę powiedzieć, po ukończeniu tego wyzwania przyszedł czas na jego pierwsze spotkanie, w którym, no co jak co, zachwycił. Nie, ale jak Giroud trafi pierwszy, będzie mi troszkę smutno. Kenny Dalglish, pierwsza sytuacja, zaczynamy zabawę, 1-0. Alon strzela te bramki. S2-0, fajny strzał. Kurde, Ronaldo, zazdrosny, że siódemkę przejął ostatecznie Kenny. Wcześniej to chyba Edward z nią grał, albo nie, Hradeckiemu nie dałem ostatecznie, ale zasługiwał na nią. Teraz Barnes! Barnes? Kurde, 2-2. Dla takich mu... Kenny! 3-2 i w tym momencie mamy hat-tricka w debiucie. Przepiękna chwila. Fajnie mieć napastnika z wykończeniem, ale... Jakimś longshotikiem soczystym też bym nie pogardził w swoim czasie. Teraz Leon Bailey. Kurde, wydawało mi się, że byłem naprawdę dobrze ustawiony, żeby to przeciąć. Teraz na cole. Ja to pier... Tak jest! 4-3 w 88 minucie. Garincha fantastycznie wchodzi na boisko. A nie, Kenny, z katalizatorem by podał. Dobra, chyba mamy to. Koniec. Ale to po cholerę pozwolił przerzucić tę piłkę. Laudrup, Puki, Mares. Okej, jedziemy. Dobry ten Puki. Ej, zobaczmy teraz Dalglish kontra Kamara. Kurde, skąd wiedział, że ja tam pójdę? Nawet ja nie wiedziałem, gdzie on się obróci. Nie no, powaga, nie ma sensu ulepszać tego Mendiego. Nie spalił. Pewniak, 1-0. Mbappé, dwójeczka. Dalglish, lewa noga, okej. Okay. Dalglish, wbiegaj, bo albo inaczej. Cholera, pogubiłem się. Fajnie sfałsza. Ale ja mówię, jeszcze nie mam tego opanowanego i nawet nie wiem czy... Inaczej, będę starał się to opanowywać, bo raczej z FIFA tego player locka nie usuną. Ale w tej sytuacji to było akurat dobre, bo sam sterowany przez komputer raczej by się nie uwolnił od obrońcy. Dopracować ten strzał. No jednak byłem blokowany i mamy gola. Fajne, fajne to było. Teraz Mares nie... A, kurde, podał.
Gol. 3-1. Element niespodzianki, to najważniejsze. Zamiast 22-8, 28-2. Nie wykluczam tego. Ale powiem tak, tak szczerze, kurde, jeśli nie siądzie ta elitka, ja już nie wiem tak naprawdę, co mam robić. Cisnę, kurczę, staram się, podłapuję jakieś niekonwencjonalne schematy. No na pewno nadal w defensywie mogę być lepszy i z tym trzymaniem piłki. Ale no, musicie zdać sobie sprawę z tego, że ja się cholera staram jak mogę. Jak ja sobie myślę, że no, to był faul. Jakbym grał teraz, jakbym grał tak jak teraz na początku gry, gdyby znać na początku gry te wszystkie zepsute schematy, jak podania prostopadłe. Kurde. Co jeszcze my mamy? Co jest zepsute w tej grze? Podania prostopadłe, te wszystkie sztuczki z anulowaniem. Bridge. Ja w trakcie pierwszego Foot Champions ani razu bridge'a nie zrobiłem. Przecież tam można byłoby tak jechać obrońców. Kurde, jestem zły, bo jak grałem w BT, grałem mecz z Unitedem i on tak zrobił tego nad mega, bridge'a. I on widział, że to może być coś mega, tylko szkoda, że tak nie korzystaliśmy z tego na początku gry za bardzo. Ulala, ulala, Kenny! 5-1. To jest drugi hat-trick, jeśli dobrze liczę. Kenny, 6 bramek w dwóch meczach, mógł mieć więcej. No ta jedna sytuacja, gdzie mu tak perfidnie wystawiłem piłkę od Edwarda, szkoda, że to nie wpadło. Ale też 2 asysty, no zachwycony jestem, słuchajcie, ta karta daje mi wszystko, czego chciałem od niego. Na razie jestem mega zadowolony z tej karty, zobaczymy co będzie dalej. Tutaj w tle widzicie, jak prezentuje się obecnie mój zespół. No tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo poleciał Mertens i wszyscy piłkarze zostali. Teraz mówię, no mam trochę tego hajsu, Fofany jeszcze nie sprzedałem, chyba że się już sprzedał. Wydaje mi się, że będę miał z jakieś 800-900 tysięcy i szczerze trzymam te monety. Na razie nie widzę nikogo, kto mógłby ulepszyć nasz zespół. Będziemy czekać na nagrody, będziemy czekać na player picki. No obecnie mój bilans Foot Champions wynosi 8-2, ale... Wczoraj wieczorem zagrałem jeszcze jeden mecz po streamie. Przyszło mi się zmierzyć z drużyną Boom Cyk Cyk. Domyślam się, że to był Polak z ciekawym składem. Buendia, Endovenira, Aguero, Wayne Rooney. Naprawdę nieźle połączone te wszystkie karty. Dwóch zawodników wersji Optimus i ten Colak kompletnie bez grania. Dopiero teraz na to zwróciłem uwagę. Te świeżutki Luke Shaw, no co jak co. Naprawdę ciekawa drużyna. No i w związku z tym, że miałem bilans 8-2, no nie ukrywam, chciało mi się grać, po prostu chciało mi się grać. Przez to, że na streamie zagrałem tylko 2 mecze Kenem Dalglishem, to czułem niedosyt i chciałem więcej. Mecz rozpoczął się od fantastycznego strzału Cristiano Ronaldo, wykończenie z fałsza, 1-0 w 8 minucie. No zachwycił mnie tym uderzeniem i powiem tak, no po zmianie internetu zobaczymy oczywiście, jak to będzie dalej, ale znacznie lepiej gra mi się Cristiano Ronaldo i w ogóle znacznie lepiej mi się gra. Tutaj cyk, druga akcja, na razie to ja robiłem bum cyk cyk, 2-0 w 30. Edward z takim klasykiem, wypuszczenie piłki poprzez ten kierunkowy nutmeg, no i strzał po długim, tutaj niestety był spalony, tak testowałem, jak się może poruszać ten Zieliński w gameplayu tak płynnym, no i co jak co, ładnie się dały te wszystkie ruchy, niestety, no tam i tak był spalony, a w bramkę nie trafiłem, no i tak, tutaj troszkę pecha mieliśmy, no głupio wybijałem tę piłkę Mukiele, dostałem za swoje błędy, ja wiedział gdzie ma być, nie wiem, tak tego palca trzymał rywal, teraz doszło do mnie, że kto wie, może chciał mnie uciszyć. Drugą połowę rozpoczęliśmy w miarę solidnie, Zieliński do Dalglisha, tutaj no prosty futbol, Edward z pierwszej, Dalglish, ball roll, cyk, prawa noga, no naprawdę jeszcze nie było sytuacji, no dobra, no raz mnie zawiódł w polu karnym, ale ogółem... No powiem tak, może to będzie wreszcie ten moment, może potrzebowałem takiego piłkarza, by wbić coś więcej. Mam nadzieję. Kilka chwil później rywal miał rzut rożny, no i tutaj próba odebrania piłki Edwardem, no że Edward nie odbiera, to jak najbardziej to rozumiem, w końcu to jest napastnik, ale tutaj, no wiedziałem co on zrobi, wiedziałem, że będzie szukał tego Aguero, niestety nie zablokowałem tego podania i było 2-3. Rywal bardzo się cieszył z każdej bramki przez to, że... Tak się cieszył, to ja oczywiście robiłem wszystko, by mu tę radość zabrać. Podanie piętą Edwarda, Zieliński, kapitalny dribbling. No i tutaj fatalna animacja się włączyła u bramkarza przeciwnika. No co jak co, taki strzał do siatki wpaść po prostu nie ma prawa. No jak coś takiego w ogóle może być w grze, ale wewnątrz oczywiście się cieszyłem, no bo gol to gol, Foot Champions. Niestety każda bramka się liczy. Tutaj znów tracimy gola po głupim błędzie. Nie wiem, czy byłem za bardzo rozluźniony.
przydałoby się więcej skupienia, ale na szczęście w miarę dobrze wyglądała moja gra w ofensywie, ponieważ tutaj Mbappé otrzymał prostą piłkę od Dalglisha, ale akurat Dalglish w tej akcji to nic za bardzo nie zrobił, ponieważ wszystko należało do Mbappé, naprawdę. No nie wiedziałem, że ja potrafię robić takie rzeczy i stwierdziłem, że też się będę cieszył z gola. No było 5-3 w 84 minucie, no nie było szans, słuchajcie, jak bardzo nie byłbym sobą, tak no po prostu nie było szans, bym to przegrał. Tutaj prostopadła piłka do Garin, czy ten jest w polu karnym, cyk, podanie do Kenego Dalglisha. No tak czułem, że nie skończę Brazylijczykiem, dlatego wolałem wystawić piłkę naszemu szkockiemu napastnikowi i to spotkanie wygraliśmy 6-3, co oznacza, że mam bilans, piękny bilans, 9-2, mam nadzieję, że nie zepsuję tego na dzisiejszym streamie, prawdopodobnie zagram 9 meczów, oczywiście wszystko zależy od tego, jak się będzie grało, jak będę w ogóle grał, jak będzie wyglądała moja psychika, ale jestem dobrej myśli i wierzę, że to będzie nie tylko ten tydzień, ale ten rok, bo ja nigdy nie miałem tej cholernej elity w trakcie TOTS-ów, naprawdę TOTS-ów z Premier League. Trzymajcie za mnie kciuki, do zobaczenia dzisiaj o 18 na streamie, miłego dnia, cześć!